Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce bandytyzm rośnie coraz bardziej. No i lewacy się zastanawiają, dlaczego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, normalni jak to normalni wiedzą, dlaczego bandytyzm rośnie, a lewacy są zawsze zdziwieni. FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, w zeszłym tygodniu opublikował taki raport, który w zasadzie pokazuje, że w całym kraju, od wschodniego do zachodniego wybrzeża jest wzrost bandytyzmu. No, czy to jest zastanawiające? No zastanawiające jest jedyne to, dlaczego prasa kłamie, dlaczego prasa o tym nie pisze. To jest szok. No i do tego to jest szok, że żelwactwo wszystko stara się wykrzywić to do góry nogami, żeby pokazać, że kto jest winien. No wiadomo, kto jest winien, po prostu politycy, którzy poluzowali walkę z bandytyzmem, no ale to lewakom przez usta nie przyjdzie. Morderstwa same w sobie no podskoczyły o 1/3 pomiędzy rokiem 2019-2020, no to o 1/3 morderstwa podskoczyły. Największy skok w dziejach Ameryki od lat 1960. Napady wzrosły i napady i pobicia wzrosły 15%. Wszystkie takie jakieś te przestępstwa z przemocą wzrosły średnio o 7%. Tak. Lewactwo no to mówi, że to COVID, że po prostu ludziom się nudzi i że to jest największa sprawa. No lewacy wprowadzili cały ten COVID. Lewacy miało być 2 tygodnie na to, żeby ustabilizować ten tak zwaną krzywą, żeby szpitale nie były zajęte, a teraz 4 miesiące to wyrzucają lewacy z pracy. No między innymi wyrzucili z więzień parę tysięcy więźniów, no bo mówili, że jest za dużo ludzi w więzieniach i im grozi zmarcie z powodu korony, no i ich powypuszczali. Lewak nie rozumie tego. Lewak nie rozumie, że jak wypuścił bandytę, no to bandytyzm będzie jeszcze większy. No, to już się zaczynało wcześniej. To się zaczynało w 2015. Także te przestępstwa kryminalne to są, idą do góry. No ale dlaczego? Dlatego, że no było takich parę sytuacji. Michael Brown Ferguson. Michael Brown, no to taki dosyć gruby, można powiedzieć, z nadwagą młodzieniec, 20-paroletni, ważył tam chyba 170 kilo. Poszedł do delikatesów, no delikatesy jak zwykle właścicielami byli Hindusi, no i ukradł pudełko cygar. Jak ukradł te pudełko cygar, no to poszedł, tam ci Hindusi biegli za nim, krzyczeli coś do niego, policja pojechała, on później tam jakoś odwrócił, coś wyglądało, że mógł mieć broń, no i go zastrzelili go, no i w tym Ferguson 7 lat temu to się zaczęło, to, że między innymi Barack Muhammad Obama zaczął oskarżać policję, zaczął oskarżać siły sprawiedliwości, siły policyjne. I lewacy jako tacy zaczęli oskarżać ogólnie nierówność społeczną i ekonomiczną. No jeden przychodzi, kradnie cygara, drugi pilnuje, będąc opłaconym podatkami. No i Barack Obama, Muhammad i cała reszta lewaków mówi, że to jest niesprawiedliwość społeczna. Całe dzielnice w wielkich miastach, szczególnie te murzyńskie, zostały zamienione w jedno wielkie łobuzerie i chuligaństwo. Tam policja przestała przychodzić. Publiczność to była faszerowana, nieustannie faszerowana przez te debilowate CNN-y, TVN-y, MSNBC, że
No bo ludzie nagrywali, jakieś tam filmiki, nagrywali przez minutę, później te CNN i cała reszta lewactwa pokazywała 15 sekund, nie pokazywali ani 15 sekund przed tym, przed strzelaniną, ani nie pokazywali 15 sekund po strzelaninie, tylko pokazywali te 15 sekund, no i te kamery, i te filmiki, i te nagrania po prostu spowodowały to, że ludzie zaczęli się przekonywać, że te wyjątkowo rzadkie sytuacje policyjno-bandyckie, kryminalne, no to przekonali ich, że są na porządku dziennym. Przekonali po prostu społeczeństwo amerykańskie, szczególnie lewaków, że policja to chodzi tam i strzela, jak to byłby jakiś otwarty sezon na polowania. Nie trzeba robić badań żadnych naukowych, wystarczy powiedzieć, przemyśleć. Każdy normalny rozumie, że takie wybuchowe pokazywanie w telewizji, no to co powoduje? No powoduje to, że policja nie jest aktywna, nie jest proaktywna, nie rozmawia z obywatelami, nie rozmawia z mieszkańcami. No i to jest to właśnie, co się stało w Ferguson, to samo, co się stało w Chicago, kiedy inny Laguan McDonald był zastrzelony, no ale to też bandzior, to też oni coś robią, oni mają zawsze na sumieniu. W Baltimore Freddie Gray był w wanie policyjnym, w ciężarówce policyjnej, no i tam się szarpał, uderzył głową, wcześniej też na ulicy kopał i się szarpał, no i Baltimore płonęło. Prokuratorka z Baltimore, no to powiedziała, że czarni mają prawo się wyszumieć, no. Ulice były spalone, miasto było palone, sklepy były palone, a prokurator stanowy mówi, że czarni muszą się wyszalić. No to właśnie to jest to. Całe te oczernianie policji, cały ten spowodowało, że bardzo dużo stanów, bardzo wiele miast doprowadziła do tego, że sędziowie zaczęli wypuszczać kryminalistów przed sprawą. No, zaczęli w Kalifornii, no to jest makabra, bo mogą ukraść ze sklepu do $700 i nie są ścigani, no policja złoży raport, ale oni nawet nie trafiają do aresztu, nie trafiają do więzienia. Dużo tych prokuratorów opłaconych przez Sorosa, no to się chwali się po prostu tym rozpieszczaniem kryminalistów i mówi, że nie będą ścigali za jakieś pobicia, za jakieś no makabryczne rzeczy, no ale kradzież ze sklepu $700, w Kalifornii często wchodzą do jakiegoś sklepu, ładują po prostu wózek i wchodzą do drogich sklepów, łapią jedną czy dwie jakieś futra czy kurtki i też nikt ich nie łapie. No. Połowa z nich, sporo z nich to właśnie ci wypuszczeni w ramach pilnowania ich przed COVID-em. No i teraz pytanie jest, czy te wahadło tego lewactwa, o tym wahadle, no to ja już mówię od lat, ale czy te lewactwo wypchało to wahadło na lewo aż tak daleko, że już nawet sami liberałowie lewacy już mają dosyć. W Nowym Jorku są wybory na burmistrza, na majora, no i w zasadzie wygranym czy wybranym będzie Eric Adams. To jest były policjant, który mówi, że będzie kontrolował kryminalistów, że po prostu trzeba jakoś kryminalistów opanować. New York Post to pokazywał, no to jest taka trochę gadzinówka, no to właśnie pokazywał zdjęcia młodych ludzi zabitych w Nowym Jorku od 10 do 17 lat, którzy byli zabici, no 99% no to są czarni.
byli zabici przez broń palną albo przez zasztyletowanie, no bo to jest po prostu bandyci zawsze używają. W Chinach mieli siekiery, w Ameryce Południowej mają maczety, a tutaj no to mają po prostu długą broń i się sztyletują. To sztylet znany od tysięcy lat, nie potrzeba broni. No bo jak to mówią, nie pistolet zabija człowieka, tylko człowiek zabija człowieka i tak samo nie sztylet zabija człowieka, tylko człowiek zabija człowieka. No i tragiczna cena za coś takiego. No ale co to się dzieje? Kiedy elity lewackie zaczynają ścigać policję w ramach uzyskiwania głosów, no to właśnie te głosy wybierają debili, także, że te głosy, które wybrały debili, po prostu w tych dzielnicach jest bandytyzm, no i bandytyzm kwitnie. Do tego czarni mają taką tendencję, że mają podejście plemienne, no i nie kablują, tak jest, nie kablują. No ale jeżeli ktoś przyjdzie, okradnie ciebie, no to nie jest kablowanie, to jest po prostu złożenie raportu policji. No ale to że nie kablują, no to powoduje to, że tam no nie są, no nie chodzą do szkoły, nie chodzą do policji, nie chodzą do akademii policyjnej i jest bardzo mało murzynów, którzy są w siłach policyjnych. Jedyne, co czarni mówią, no to jest to, że tylko biali ich szykanują, terroryzują i zabijają. No ale normalny człowiek to powinien popatrzeć się i zapytać, dlaczego nie ma czarnych wśród policji, dlaczego nie ma, powiedzmy, trzy razy więcej proporcjonalnie. No bo jest tylko czarnych w Ameryce jest około 12%, a przestępstw popełnianych przez czarnych jest 40%. Czyli każdy normalny aktywista murzyński powinien prosić czy błagać, żeby jednak tej policji było, czarnej policji, żeby było trzy razy więcej niż to, co reprezentuje populację. No a nie jest. Nie jest nawet proporcjonalne na dzień dzisiejszy, a powinno być 2-3 razy więcej. W Atlancie i w Seattle to samo. Dwa miasta lewackie, dwa miasta demokratyczne, no i mają wybierać burmistrza majora. I bandytyzm to jest jedna z najpoważniejszych spraw. Morderstwa tam podskoczyło 66% pomiędzy 2019 i 2020. No nie trzeba być uczonym, czy nie trzeba być profesorem, żeby zrozumieć, że to bezpieczeństwo to musi być najważniejsza sprawa dla mieszkańców Atlanty i Seattle. No tam do tego też dochodzi, to są obydwie prowadzone przez demokratów miasta, dochodzi bezdomność i narkotyki. Dlaczego? No bo te wszystkie demokratyczne dają straszne duże pomoc. Nie ścigają ich, nie wsadzają ich do szpitali dla wariatów. No ACLU, czyli American Civil Liberty Union, zlikwidował szpitale dla psychicznie chorych w latach 70. 80., no bo tam było za dużo nadużywania i szpitale są w Ameryce nielegalne, no ale rozdają, stawiają ubikacje, nie wciągają ich z powrotem do pracy, nie wciągają ich do ośrodków zamkniętych, narkotyki są po prostu nagminne. Kalifornia jest sławna z tego, no ale Seattle i Atlanta jest podobna sprawa. Major, jeden z majorów, też były policjant, no to on stawia na walkę właśnie z kryminalistami i mówi, że to robota dla majora, no to jest właśnie zlikwidować bandytyzm, no i zatrudnić więcej policjantów, tyle ile potrzeba. W Seattle, no to jest na zachodnim wybrzeżu, no to są te dużo tych firm technologicznych, no i tam jest kompletne lewactwo,
oni też defund the police, czyli zabierać fundusze policji. I tam zrezygnowało z pracy 300 oficerów. 300 policjantów zrezygnowało, przyjęli 20. Ilość morderstw w 2020 roku wzrosła 80%. Tak, także ludzie uciekają, ludzie nie chcą być policjantami. Seattle, główny kandydat na majora, na burmistrza, no to on się dystansował od tych lewackich grupek. On też jest socjalistą, demokratą, ale dystansował się od tych super lewackich grupek, które po prostu chcą zabierać pieniądze policji na utrzymanie porządku i oni po prostu chcą przeznaczać te pieniądze na wszelakiego rodzaju konsultacje i pracowników publicznych. W Nowym Jorku, tak samo jak i w Atlancie, tak samo i w Seattle, no jak zwykle, zwykle wygra demokrata, tam republikanie nie mają szansy, no ale już przypuszczalnie nie będzie to lewacki, nie będzie to super lewacki demokrata. I wszyscy ci postępowi, wszyscy socjaliści mają jednak problem. Mają problem przekonać normalnych rezydentów, normalnych mieszkańców tych miast, że jednak takie rozpieszczanie kryminalistów, no to nie pasuje. Nie pasuje każdemu normalnemu Amerykaninowi, który płaci podatki. No nie wiem, kiedy nastąpi to, że oni przestaną głosować na demokratów. Teraz, kiedy miasta płonęły rok temu, kiedy jest tyle bandytyzmu, kryminalizmu i przestępstw, no ludzie zaczynają troszeczkę przeglądać na oczy. Marsz przez instytucje spowodował to, że Ameryka po prostu kompletnie zlewa czoła, no ale osiągamy dno, Ameryka osiąga dno, jest nadzieja, że odbije się od tego mułu, jest nadzieja, że zacznie iść w górę. No i będzie normalnie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Płaćcie podatki na policję. Walczcie z kryminalistami. Uczciwie żyjcie. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Głosowaliście na Bidena. Najwyższy czas, żebyście nie głosowali. Jeżeli bandytyzm w waszym mieście, w waszych okolicach wzrósł, no to jest tylko dzięki wam. Dzięki wam, że wybieracie tych ludzi nienormalnych, tych, którzy po prostu rozpieszczają kryminalistów, a zabierają pieniądze podatnikom. Zdrowia dla normalnych.